Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę będzie okazją do poobcowania z naszą historią i nietuzinkową jej promocją, zarówno w Suwałkach, jak i poza ich granicami. Zarys programu przedstawiono podczas konferencji prasowej. Wydarzenia, a będzie ich niemało, odbywać się będą przez 10 miesięcy. Najważniejsze z nich znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej obchodów niepodległa.gov.pl. My tak naprawdę tutaj w Suwałkach setną rocznicę odzyskania niepodległości będziemy obchodzili za rok, w sierpniu, dokładnie 24 sierpnia, a w tym roku będziemy przygotowywali się do tej setnej rocznicy odzyskania tutaj przez Suwalszczyznę i Suwałki niepodległości. Chcemy w sierpniu przygotować bardzo fajny taki weekend z właśnie różnymi przedsięwzięciami i obchodzić te wszystkie wydarzenia bardzo tak radośnie, bo to jest święto na pewno bardzo wzniosłe, ale radosne. I 11 listopada to tradycyjnie, pewnie troszeczkę bardziej poważnie, patriotycznie, też przygotujemy się do tych obchodów. Na miejskiej liście już znajduje się 70 różnych wydarzeń, a lista nie jest zamknięta. Komitet organizacyjny wciąż zaprasza chętnych do tańca, śpiewu, malowania, recytowania i do prezentowania własnych pomysłów na obchody stulecia niepodległej. Patrząc na ten kalendarz, również trzeba powiedzieć, pan prezydent wspomniał o tych dwóch kluczowych datach, czyli sierpniowej, związanej z odzyskaniem niepodległości przez Suwałki, ale też 11 listopada. My jeszcze dwie inne daty tutaj włożyliśmy jako takie cztery właśnie kluczowe wydarzenia dla naszego miasta, czyli jeszcze święto 3 maja i patrząc na to, zastanawialiśmy się, jak rzeczywiście uświetnić te najważniejsze, te kluczowe wydarzenia, żeby miały one charakter podniosły, ale żeby każdy rzeczywiście dla siebie coś znalazł. Dzisiaj jeszcze nie chcę mówić o szczegółach, ale zapewniam Państwa, że wszystkie grupy zostały w to włączone. Miasto będzie wykorzystywało logotyp krajowych obchodów stulecia niepodległej. To napis niepodległa będąca wynikiem współpracy specjalistów grafologii i obróbki cyfrowej, odtwarzający ręczne pismo marszałka Piłsudskiego. Ale Suwałki będą miały także własny znak, zapowiadają organizatorzy cyklu wydarzeń. Największego natężenia imprez mamy spodziewać się w maju, sierpniu i w listopadzie. Każda działająca w mieście jednostka kultury przystępuje do obchodów z własnym programem. Nieco szczegółów zdradził nam przewodniczący Rady Miejskiej. Suwalczanin 300-lecia. Co miesiąc w dwutygodniku suwalskim będą przybliżane postacie wyjątkowe dla tego miasta związane z odzyskaniem niepodległości. Cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez bibliotekę będzie przedsięwzięcie w postaci setnego czytelnika, co setny czytelnik otrzyma historyczną książkę, wynajmującym książkę z biblioteki. Cyklicznym wydarzeniem będą filmy dotyczące odzyskania niepodległości. Filmy tematycznie z tym związane, a więc na przykład żołnierze POW, a więc na przykład powstanie sejneńskie, a więc na przykład przyjazd naczelnika państwa do Suwałk, bo to są fakty. W Muzeum Okręgowym odbędzie się wystawa prac Juliusza i Wojciecha Kossaków. W pierwszym LO Festiwal Pieśni Patriotycznej oraz konkurs na esej o generale Władysławie Andersie. To oczywiście tylko niektóre punkty programu. Miasto również nabierze świątecznego sznytu. Święto Narodowe będzie miało swój również kalendarz. Myślę o 11 listopada. Próba oświetlenia ratusza barwami narodowymi, narodowym światłem i kilku innych obiektów. Tak szerokie obchody są odpowiedzią suwalskiego samorządu na rządowy apel do udziału we wspólnym święcie wszystkich Polaków.